Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na naszym magu na W50 i znowu poklikamy sobie lożki, dlatego że mam nadzieję, że w końcu dzisiaj uda nam się zamknąć to piekło w tym roku, już się skupić tutaj na 13 piętrze, do którego tak naprawdę jeszcze nie mamy klucza, ale powinien nam niebawem polecieć. No i przede wszystkim jak zamkniemy to piekło, to 13 piętro, to będzie temat troszeczkę oddalony powiedzmy, no ale tutaj jakieś tornadka, tutaj jakieś strefy światła, wiadomo, wszystko to już zaczniemy sobie ruszać, no ale tutaj grunt to zamknąć to piekło, bo z tego najwięcej expa w tym momencie dostaniemy. Ostatnio pamiętamy zablokowaliśmy się na tym wojowniku, kto nie oglądał odcinka to może sobie tam zobaczyć, bo dużo zrobiliśmy mimo wszystko, zablokowaliśmy się na tym wojowniku i 10 to również jest wojownik, więc myślę, że troszkę nam tutaj utrudnią oni, ale mam nadzieję, że dzisiaj już to wszystko padnie. Oprócz tego wejdziemy sobie do strefy światła, bo tutaj na przykład ta tyranka Tacy, patrzyłem, mamy na nią 9% szans, więc no to jest bardzo dużo, to jest dosłownie kilka grzybów i ona padnie, a za nią dostaniemy 300 milionów expa, więc to będzie również dość duża ilość. Także no standardowo na tym magu przede wszystkim lożki. Zanim jednak do tego przejdziemy, no to na wstępie standardowo. Pamiętajcie o kliknięciu kciuka w górę pod tym odcinkiem, teraz sobie zjedźcie na dół, czy tam jak jesteście na telefonie, to po prostu tego kciuka kliknijcie, będzie mi bardzo miło. Oprócz tego subskrypcja i dzwonek, jeżeli ktoś jeszcze tego nie robi, żeby otrzymać informacje o nowych filmach i tak dalej. No i wiadomo, Discord i Twitch, linki są w przypiętym komentarzu i opisie. Głównie na tego Discorda zapraszam was wszystkich serdecznie. No i co? I chyba możemy zaczynać. Co tu się zmieniło na tym magu? No tak szczerze nie za wiele. Dzisiaj nam poleciała przedostatnia platyna. Bodajże to była platyna do koktajli, o ile dobrze pamiętam. Dokładnie tutaj. Więc zostały nam tylko i wyłącznie potwory, żeby je oplatynić powiedzmy. No i dzięki temu będziemy już mieli full tą arenkę platynową i będziemy się mogli skupić tylko i wyłącznie na skipach. Więc to będzie super. No i co? I co tutaj więcej? Jeżeli chodzi o pocztę, to tam tylko portale do piekieł jakieś nam popadały. To wam ostatnio nawet nie pokazałem, to dzisiaj już to wszystko pokażę. No i w zasadzie tyle. Pupilki możemy sobie jeszcze w sumie tutaj nakarmić i przy okazji zrobić jakieś walki, bo dzisiaj jeszcze tego nie robiłem. Jak widzicie, zbliżamy się do setki siedmiornicy, więc przejdziemy niedługo na tego szlałwęża. Natomiast tutaj cała reszta, no to jeszcze jest dość wcześnie. No tutaj to światło i ogień to są dwa takie powiedzmy najmocniejsze nasze żywioły, no i tutaj już niedługo jakichś kolejnych tam będziemy mogli pokonać kolejne pupilki, no ale dobra, lecimy. Tutaj te pupile, powiem wam, że to nie jest wcale taka prosta sprawa. W tym momencie jesteśmy na 11 pozycji, więc nie ma tragedii, no ale myślę, że po tych walkach troszeczkę spadniemy, no chyba, że nam się uda, nie? Dzisiaj jest ogień, zobaczmy, spróbujmy tutaj wodą pocisnąć, czy ta siedmiornica pokona koguta bez problemu. No i tutaj widzę, że z koguta przeszedł na smołkiego, no ale udało nam się, dobra, to możemy tego smołkiego od razu karmić, no i lecimy dalej. Teraz mamy kogoś, kto ma 150 poziom. No, możemy spróbować, chociaż nie wiem, mrokiem. Mrok raczej dostanie. Ale tutaj będziemy musieli prędzej czy później coś poświęcić. Dobra, no spróbujemy tym światłem, zobaczymy. Tutaj widzę, że też przeszedł w koguta. 91 kogut versus nasze 48 oko. No i raczej się to uda. Raczej nie powinno być większych problemów, także super. No i dobra, on tutaj przeszedł smukiego 19, ale to tym bardziej bez problemu. One tapper, 153 poziom widzę, że ma. Dobra, ryzykujemy tym rokiem. Raczej to będzie przegrane. No ale możemy zaryzykować. Lilaryś zaledwie 37 poziom i on tutaj ma 43 smoki. No to tak, to raczej bez dwóch zdań przegrana. Lecimy dalej, 163, no sami tutaj mocni. Dobra, no spróbujmy, no może tą ziemią, jak przegra to trudno. Chociaż on widzę, że tutaj poszedł też w koguta, no ale to wykijadło jest za słabe, żeby tego koguta pokonać. No i tutaj na sam koniec 130, o no to mogliśmy w sumie się powstrzymać, bo raczej ta ziemia albo mrok by ten 130 pokonali. No ale trudno, 3-2 zrobione. Więc tak jak mówiłem, troszeczkę tutaj spadniemy na pewno, ale i tak nie ma tragedii. Lecimy dalej, co tutaj jeszcze wam mogę pokazać? Zaraz sobie zrobimy ten portal, może nam się uda go pokonać, chociaż wątpię. Ale chcę wam pokazać przede wszystkim, jak ten serwer wygląda. Wczoraj byliśmy na 50 pozycji tam plus minus po zrobieniu awki. Dzisiaj wstaję rano, patrzę, jestem na pozycji no prawie jak widzicie 150. Zobaczcie, jakie tutaj są potężne levele. Są 346, jakiś już dość dużo osób podchodzi pod 340, no ale tak generalnie ponad 315. Zobaczcie, że tutaj jesteśmy na top 100, a tu każdy ma w okolicach 315 levela i tak widziałem, że po około 150 dopiero się zaczynają takie mniejsze levele, już poniżej 300, tu niektóre są i tak dalej, więc zobaczcie, ile tutaj ludzi naprawdę mocno ciśnie, naprawdę te levele wbija sensownie i zobaczcie, jak to po prostu w tym rankingu wygląda. No jest przepotężny ten serwer, W51 na przykład, które teraz wyszło niedawno, no to jest dosłownie śmiech na sali w porównaniu do tego serwera tam, no to jest, no
sami widzicie, nie? To raczej było do przewidzenia, że każdy mocny gracz, który chciał gdzieś tam sobie zacząć od nowa, no to poszedł na to W50, więc no sami widzicie, że ta topka jest no przepotężna, nie? No ale dobra, lecimy. Zaczniemy może najpierw od portalu do piekieł. Tu mi się wszystko nagrywa, jeszcze tylko zerknę. Dokładnie, wszystko powinno działać. No i zobaczmy, czy my tego, ten portal do piekieł, no nie, no nawet mu tu, no powiedzmy połowę mu zabraliśmy, więc szału nie ma, no ale okej, lecimy dalej. No i zaczniemy, tak jak mówiłem, od tej tyranki Tacy, dlatego że z nią to powinna być dosłownie kwestia dokładnie kilku grzybów, udało ją się pokonać. Niestety nie dała nam levela, zaledwie 300 milionów, w sensie zaledwie, no to jest duża ilość, ale niestety jeszcze brakło, więc chyba ten level sobie dobijemy jakimiś tornadami po prostu, żeby i tutaj nasze pachołki miały ten 316 level, no i wtedy sobie polecimy do tego piekła. To piekło to jest w dalszym ciągu nasz priorytet. Tu nam widzę, że poleciał jakiś epic, to sobie zrobimy tak, to damy do toalety, bo to jest i tak na wszystkie cechy, no i mamy dwa miejsca w razie czego. No jeżeli byśmy szybko to piekło pokonali, to jeszcze wejdziemy do jakichś tornad, jeszcze tutaj coś porobimy, no i myślę, że no będziemy musieli tej temki sprzedawać, nie? Mimo wszystko, no bo jednak sami widzicie, że miejsc nie mamy za wiele. Ja tutaj sobie pokupowałem tej temki, żeby mieć po prostu do kibelka na najbliższe dni, jeżeli nie będzie żadnych weekendów epickich. Aha, i właśnie, szukając jeszcze itemków do kibla, właśnie wyleciała mi nowa broń. Jak widzicie, ostatnio narzekałem na rozrzut, który miałem w tamtej gitarze. No teraz mamy w tej broni, no naprawdę ten rozrzut bardzo, bardzo fajny. No i przy okazji runkę też znalazłem sobie fajną, 24% i tak dalej, więc no broń na sam koniec weekendu epickiego nam się jeszcze fajna trafiła. Dobra, tu pokonany, no i mamy ten 316 level, niestety nic nam nie leci do wiedźmy, więc musimy tak oto po prostu sprzedawać. Troszkę sobie tutaj wrzucimy w tą inteligencję, no i dobra, i lecimy, można powiedzieć, że od razu do piekiełka. Tutaj wszystko, co ma być, to jest. Zaczarowanie nas bardzo nie interesuje, bo jeszcze nie mamy za dobrych rzeczy. No i dobra, i chyba lecimy, nie? Chyba lecimy do tego piekła. No i mamy taką cichą nadzieję, powiedzmy, że w miarę szybko nam się to uda pokonać. No w tym piekle nas czeka jeszcze, myślę, że z półtora levela na spokojnie tych dwóch przeciwników nam dano, ale tutaj właśnie problem jest taki, żeby ich pokonać. To jest tak naprawdę największy priorytet. No już na ostatnim odcinku nam zostawało mu często tam po 5 milionów, nawet chyba raz tam milion mu został, więc no jak na 90 milionów ogólnie HP, no to nie za wiele. No i wiemy też, że była jeszcze ta niedziela, dzięki której się wzmocniliśmy, bo były te wszystkie eventy, między innymi oczywiście Weekend Golda, Event Golda, więc dużo statystyk nam wpadło. Także no liczę mimo wszystko, że jakoś tego Adwokata Diabła w miarę szybko uda nam się poskładać. Potem ten 10 to jest bodajże Belzebos, tak jak mówiłem, oczywiście również wojownik, no i liczę, że przynajmniej no to piekło nam się uda dzisiaj zamknąć, a tak szczerze liczyłem, że jak nam się uda w miarę szybko to piekło zamknąć, to jeszcze będziemy znowu niecałe 2 miliony, już druga taka próba. To jeszcze sobie wejdziemy właśnie do jakichś tam tornad czy coś, bo to też nam tego expa dość dużą ilość da. No ale na razie 316 level dobity, no i okej, no i próbujemy, nie? No już tutaj poszło na niego ponad 100 prób, chyba ze 150 nawet, 150 grzybków, no i póki co, tak jak mówiłem, dwie fajne próby, dwie bliskie próby, no ale mimo wszystko no nie wyglądało to za dobrze. Miałem na niego około 0,40% szans, więc to no niby nie dużo, ale też nie mało, to jedna sprawa, a druga sprawa, że jeszcze po tym jak sprawdzałem te procenty, to właśnie sobie poszukałem lepszej runki tutaj do tej naszej broni, bo miałem tam zaledwie bodajże 20%, teraz mamy 24%, więc no to też tam na pewno delikatnie te procenty wzmocniło, nie? Jeżeli chodzi o tego Adwokata Diabła. No nie jest on wcale taki łatwy do ubicia. Generalnie to piekło nie jest zbyt proste, żeby je zamknąć. No ale tak jak mówię, jest jeszcze osiągalne i tak dalej. Na pewno da nam fajne ilości expa, no i później to już będzie taka, no można powiedzieć, że większa blokada, jeżeli o te lochy chodzi, nie? Że to już nie będzie tak fajnie padało, nie będzie to takie szybkie tempo, dlatego ja się właśnie tak bardzo chcę skupić na tym piekle. Tornada bardzo nie chcę ruszać, no bo tak jak mówię, nie mamy za dużo miejsca, więc te itemki niestety musimy normalnie sprzedawać, no a to też jest, wiecie, strata tam mniejsza bądź większa golda, no ale mimo wszystko i tak, no kurde, liczyłem, powiem wam szczerze, że ten adwokat padnie szybciej, że ewentualnie na Belzebosie się tu zatrzymamy, no a tu sami zobaczcie, że no tam znowu niecałe 3 miliony HP, że to tak fajnie nie wygląda. No tyranka padła, więc chociaż tyle, to raczej było do przewidzenia, że ona padnie, biorąc pod uwagę, że takie duże procenty na nią były. Aha, i ostatnio też poklikałem wieżę,
swoją drogą też troszkę w niedzielę przedawką. Jak widzicie, mamy w tym momencie 97. No już niedługo będziemy się czaić tutaj na zamknięcie tej wieży, więc no tam kwestia kilku dni mi się wydaje. Oj, nie tutaj chciałem wchodzić. Kwestia kilku dni i to padnie. Ta wieża już w całości, może też z tego nagram, może coś zobaczymy. W tym momencie chyba na nią też tam miałem 0,50% szans, więc stwierdziłem, że na razie się wstrzymam. Te 2 czy tam 3% do golda więcej nie są aż tyle warte. No a tutaj chcę się skupić po prostu tylko i wyłącznie na tym piekle. No jakby ono wcale nie padło na tym odcinku, byłaby szkoda, ale dobra, udało się. Widzicie, zacząłem narzekać i się udało. Mamy coś na wszystkie cechy, więc nawet nie przymierzamy, powiedzmy tylko od razu do rozmontowania. No i okej, mamy ostatniego przeciwnika w tym piekle. W ogóle szczerze, tyle się z tym męczyliśmy, że możemy nawet spojrzeć, jak to wyglądało. Mogę tą walkę zapisać i na koniec wam pokażę. Tu mamy tego adwokata diabła. Aha, i Tyrankę Tacy w ogóle. Dokładnie, zapomniałem jej zapisać, więc ją od razu też zapiszemy, też sobie obejrzymy i zobaczmy, ile on nam dał expa. Czy on nam dał... oni już dają 300 milionów, okej, okay, czyli no, tak jak mówiłem, gdzieś około 1,5 levela dostaniemy mniej więcej z tych dwóch, także nie ma tragedii. No i dobra, lecimy do Belzebosa i zobaczymy, czy na niego również będziemy musieli wydać 300 grzybów, tak jak na tego chyba poszło 350, czy może ten Belzebos w teorii, który jest silniejszy, zrobi nam psikusa przyjemnego, no i padnie troszeczkę szybciej. Zobaczymy, na to liczę, szczerze mówiąc, no ale tak jak mówię, no wszystko się tutaj okaże. To 13 piętro w sumie dziwi mnie, bo już od kilku dni mamy ponad 5 przeciwnika w tym piekle i to 13 piętro się nie otwierało, nie leciał nam klucz i tak teraz nie pamiętam, czy musi nam normalnie polecieć klucz z kopalni jak do każdego innego, tam... lochu w tym mroku, czy on się po prostu otwiera po zamknięciu piekła, już totalnie tego nie pamiętam, tam są różne te zasady tych lochów, to jest tak strasznie pogmatwane, no ale jak zamkniemy to piekło, to się dowiemy, nie? W każdym razie i tak w tym 13 piętrze, tam 3 miliony niecałe były, i tak w tym 13 piętrze raczej szybko, chociaż nie, no tych pierwszych chyba tam dwóch to w miarę szybko pada, ale później to już są raczej schody, więc z tym 13 piętrem troszeczkę się będziemy musieli niestety męczyć, no ale dobra, no na razie nie mówimy o 13 piętrze, na razie mamy tego Belzebosa całego, mamy to piekło, no i kurczę, no zobaczymy czy to padnie, zobaczymy przede wszystkim, no tam 4 miliony znowu, 4,5 chyba dokładnie, więc no na pewno są duże szanse, żeby go pokonać, no ale mimo wszystko zobaczymy, ile będziemy musieli w ogóle na to grzybów wydać. Liczyłem na mniej, szczerze mówiąc, liczyłem, tak jak wam wspomniałem, że to wpadnie w miarę szybko i będziemy mogli się przenieść na jakieś tornada i strefy światła, no ale jak nie dzisiaj, to za kilka dni kolejny odcinek. Dużo osób mnie właśnie pytało, kiedy w końcu będą jakieś inne odcinki z innych klas postaci, bo ostatnio tego maga ciągle forsujemy. No ja to już powtarzałem wielokrotnie i powtórzę jeszcze raz. Musicie pamiętać, że mimo wszystko my, w sensie ja, mam postacie, które tam mają już ponad 450 poziomy, więc no niestety tam te lochy to nie pada tak szybko jak tutaj właśnie na tym magu, że co kilka dni możemy wchodzić, coś klikać i coś tam zawsze padnie. To niestety no potrzeba więcej czasu, ale mimo wszystko postaram się, może z jakiegoś wojownika, może z jakiegoś berserka, bo berserk tam już podjeżdża pod 100 tysięcy siły, na dniach wam nagrać jakieś lochy, może tam Anusz się trafi, że coś po prostu padnie, bo też mnie pytaliście, tak jak mówię, kiedy w końcu będą jakieś inne postacie w lochach, a nie tylko ten mag, więc będą, nie? Będą, może nawet jutro coś tam wam nagram, zobaczymy, jak to sobie wyjdzie. Dobra, no i co? No klikamy tego Belzebosa, no co mam innego robić? Z tym adwokatem też już myślałem, że nie dojdzie to do skutku, a mimo wszystko po tych tam około 300 czy 350 próbach się udało. No a z tym Belzebosem, no on w teorii nie jest jakiś tam bardzo mocniejszy, zaledwie 2 miliony HP więcej, troszeczkę tam więcej siły i tak dalej, więc no też, nie, jakby jakaś tam nasza szczęśliwa próba nam siadła, to by się udało go pokonać i dobra, mamy to, 317 level, super, piekiełko zamknięte, udało się, taki mój mini cel, powiedzmy, na ten odcinek zrealizowany, mamy jakieś buciki, punkty życia 5, zobaczcie, o i bardzo fajne, tylko sobie tutaj odzyskamy klej, no cyk, i bardzo fajne buciki dla Kunegundy. No poszło więcej na to niż przewidywałem, ale grunt, że zamknięty, ok. Czyli widzę, że 13 piętro mi się chyba nie odblokowało z automatu, dokładnie, czyli tak jak myślałem, musimy normalnie ten kluczyk niestety z tego 13 do tego 13 piętra zdobyć. No i co? Co my tu chcemy poklikać? Wiem, że na szkołę magii miałem sporo procent, więc możemy ten i mamy jakąś broń, zobaczcie, 17%, tylko właśnie to jest ten minus tych stref światła, że z nich mi będą lecieć epiki i te epiki dobrze by było wykorzystywać do tutaj właśnie kibelka, więc może ja sobie dam spokój, tylko wejdziemy na jakieś tornada, może z tych tornad jeszcze jakiś tam
level uda nam się wbić. Co jest teraz? Teraz jest wojownik, który nas o dziwo zablokował, ale dobra, udało się pokonać. No właśnie, to jest ten minus, że będziemy mieć tylko i wyłącznie jedno miejsce tutaj. Może jeszcze 317 level. O, akurat czapeczka jest git, bo potrzebna jest wiedźmie, więc to jest na plus. Może jeszcze z tego tornadka byśmy wbili jakiś level, jakby to w miarę szybciej padało. Tylko że właśnie tutaj kto jest teraz? Teraz jest mag, to on padnie szybko. Teraz jest znowu wojownik. No właśnie, tych wojowników jest tutaj sporo, więc oni nas będą blokować. No mamy połowę HP. Ten padł, tu mamy maga, który też powinien w miarę szybko paść. Dobra, no może ten 318 udałoby się wbić, jakbyśmy mieli większego farta. Okej, tu kolejny, padł kolejny, dobra, trzech z rzędu w miarę szybko. I mamy troszeczkę kaski, więc możemy sobie odłożyć tutaj na inteligencję naszą. Okej, kolejny, no zobaczcie, no to jest właśnie ten minus. Niepotrzebnie w ogóle klikałem tą szkołę, nie? Mogłem się wstrzymać, ale to nic. Za kilka dni tam sobie znowu powrzucamy do kibelka, znowu nam się trochę miejsca zrobi wolnego i będziemy mogli dalej lecieć. Dobra, teraz mamy kogo? Psydbuma. No Psydbum to jest niestety wojownik, więc on nas tutaj chyba zablokuje na dłużej. Myślę, skąd by jeszcze tego expa wycisnąć, ale wydaje mi się, że nic oprócz tornada tutaj no za bardzo nie przyjdzie mi do głowy. Chociaż kurde, no ja tutaj miałem na jakichś nordyckich bogów większe szanse, czy tutaj na przykład demoralizator, on by padł, dokładnie, udało się. No i właśnie, o tym mówiłem, że mamy epic. Poczekajcie, odporność na zimno. No nie, no będziemy musieli coś sprzedać. No nie, to jest zmarnowanie tego epika niestety, tylko tu jakiegoś słabszego weźmiemy. Niech będzie, chociaż nie, co dzisiaj chciała ta wiedźma? Ona chciała czapki, tak? Ta czapka no nie daje za dużo, a tutaj w zasadzie nic innego nie mamy. Dobra, to niech będzie tak w tym momencie, byleby dobić ten level, nie? Jeszcze tutaj sobie pozapisuję. Demoralizator mi padł. I co mi tu jeszcze padło? Bazyliszka, dokładnie. Tego Belzebosa chyba mamy zapisanego, tak? I co my tu jeszcze możemy ubić? Chyba ten Hemoridor, tak mi się wydaje, dokładnie. I zobaczcie, to jeszcze nie jest, jeszcze nam nie dało levela i niestety kolejne rękawice. 356. Jak to w ogóle wygląda, plus 14, no to nie, sprzedamy je. I co na co ja tu chyba w nordyckich bogach miałem jakieś fajniejsze procenty, no i ta walkiria już raczej nam da ten level, o ile ona w ogóle jest do ubicia, chociaż chyba miałem na nią fajne procenty, tak mi się przynajmniej wydaje. No bardzo chcę ten 318, nie, bardzo bym chciał, chociaż, o dobra, padła, już miałem mówić, że nie uda się, ale padła, no jak widzicie, to nam za dużo expa nie dają te lochy niestety, ale mimo wszystko ten level udało nam się tam jakoś ledwo, bo ledwo ale dobić. Mamy 318, więc nie ma tragedii. Dwa epiki zmarnowane, to mnie akurat boli, biorąc pod uwagę, że teraz weekend epicki może być, no, może troszkę minąć, zanim będzie po raz kolejny, a ja tutaj miejsca nie mam za dużo, no a ta toaleta jednak codziennie tego epika wymaga. Tu mam jeszcze jakieś 3-4 nawet na tym stojaku takie zapasowe. Tu jest EQ do awki niby, ale w razie czego to tam wrzucimy. Więc no, tak to po prostu wygląda. Dobra, już tu nic nie klikam z uwagi na to miejsce. Tutaj tego tornada też na razie nie ruszymy. Za jakiś czas znowu będzie odcinek, więc znowu coś popróbujemy, tylko teraz chyba się skupimy na wieży. Teraz się skupimy tylko i wyłącznie na wieży, żeby już ją tu powolutku zamykać, dlatego że to już jest mniej więcej ten etap, około 320 level na takim magu, gdzie by właśnie tą wieżę wypadało już powoli zamknąć, zwłaszcza że tak jak mówię, no to piekło mamy zrobione, teraz to 13 piętro to raczej będzie problematyczne, przynajmniej na razie w tornadzie. No widzicie, że tam jak poklikamy to pada, no ale to też nie jest jakieś tam nie wiadomo co, więc teraz myślę, że tak jak wcześniej był fokus na piekle, tak teraz fokus będzie właśnie na tej wieży. Dobra, lecimy tutaj do tych zapisanych walk, zobaczmy jak to wyglądało. Portal do piekieł. Tu jakiś zwiadowca z tego co widzę, tu jakieś 307 level jeszcze, no to już było ładnych kilka dni temu, ale jak widzicie udało się go pokonać. Oglądam walki do końca, tak jak ktoś tam prosił w komentarzach, żeby nie było. Jak widzicie krytyków nie za dużo, ale jemu tam zostało mało procent, więc to była tylko można powiedzieć kwestia dobicia. No i teraz mamy kolejny portal do piekła, jak widzicie mamy tą gitarkę już, to było po przebraniu na weekendzie epickim, więc no tak przewidywałem, że około 1-2 dni i te portale będą padać, przynajmniej na razie. No i dokładnie, kundel piekieł również pokonany. No i wczoraj kolejny portal, jak widzicie jemu też zostało bardzo niewiele, tu już znowu ta broń, którą mamy aktualnie, 16 milionów, 21 milionów. No i to też kwestia dobicia tak naprawdę tylko i wyłącznie tego portalu. No i się udało, dobra, zobaczmy tą tyrankę Tacy. Tak jak mówiłem, na nią miałem
9% szans na SF Toolsie, więc no ogromna ilość, nie? No i właśnie to jest to, że niecałe 20 milionów krytyk, tam wcześniej był chyba też jakiś fajny, zobaczmy raz jeszcze, dokładnie, teraz za 9,5 miliona, więc no to kwestia, tak jak widzieliście, 3 grzybków i ona nam padła, 300 milionów expa, to jest właśnie ten charakterystyczny, powiedzmy, charakterystyczne 13 piętro, a przynajmniej to, gdzie tam zostało dodanych kolejnych 10 pięter, że po prostu oni biją bardzo mocno, jak sami widzicie, ale jednak HP nie mają za wiele, więc fajne krytyki i tak naprawdę to siada. Dobra, zobaczmy Adwokata Diabła. Barbar nie zrobił za wiele, chociaż zawsze tam coś. O, tutaj nawet zobaczcie, Magoś zrobił fajną ilość, no i było 55 milionów, no i Kunegunda zbiła z tego, co widzę, 19, więc tragedii nie ma. No, można powiedzieć, że te pachołki nawet tam jakąś fajną robotę zrobiły. Nam zostało zaledwie 220 tysięcy HP, więc bardzo malutko. No i tutaj dzięki temu tak naprawdę wyprowadziliśmy jeszcze tego jednego hita. Nie, to nie chciałem tak zrobić, chciałem tak. Zobaczcie, bo tutaj tak, pierwszy zwykły, tu krytyk, teraz chyba będzie fajny bardzo krytyk, 20 milionów, no i dzięki temu, że jeszcze nas nie dobił, całe szczęście, no to udało nam się jeszcze ten zwykły hitek za 8 milionów, a zobaczmy jak tutaj. No Barbar tutaj o wiele mniej zrobił niż tam. Maguś z tego, co widzę, no też mniej o wiele. No i tutaj Kunegunda, no Kunegunda coś tam zrobiła, ale jak na walki z wojownikami to nie za wiele, więc tutaj po raz kolejny my głównie musieliśmy się wykazać. Trzy bardzo mocne krytyki, jak sami widzicie, z górnego rozrzutu, no i znowu nam zostało za dwie 440 tysięcy HP, więc to wszystko, jak możecie zauważyć, było dosłownie na styk, no ale grunt, że udało się po prostu to zrobić. Dobra, teraz mamy Bazyliszkę, to już były takie lochy, na które mieliśmy naprawdę dużo procent szans na Bazyliszkę, to było bodajże 30%, więc no dużo, nie? Jakby nie patrzeć, dużo. Także tutaj ją bez większych problemów udało nam się pokonać. Dokładnie, cyk, no tutaj gitarka, wiadomo, że to jest odpowiednik na level przeciwnika, więc ta gitara nam wyleciała tak jakby na 287 level. Runka też nie za dobra, więc no typowy kibel. No i teraz mamy demoralizatora, który jest zwiadowcą i też kojarzyłem, że on pada, jak tamta bazyliszka padnie, to i ten demoralizator w miarę szybko, to jest zwiadowca, no i dokładnie, również pokonany. Jak widzicie, ilości expa z tych lochów póki co no są bardzo śmieszne, można by powiedzieć, no ale lepsze to niż nic, nie? Tutaj znowu jakieś klapki, na, w sensie klapki, buty po prostu na wszystkie cechy, no ale też słabiutko. No i na sam koniec Walkiria, z którą troszkę ją musieliśmy poklikać, ale tak kojarzyłem właśnie, że na nią też mamy jakieś fajne procenty, więc udało nam się ją pokonać, chociaż nie było to wcale takie proste. Zobaczcie, że ona nas tu klepie. Musieliśmy się fajnymi krytami na koniec wybronić, dokładnie 20 milionów, no i te 26 milionów expa. Czyli można powiedzieć, że 1/20 około naszego levela. No ale grunt, że dobiliśmy przynajmniej ten 318, więc to jest git. Już tutaj powoli tracę głos, mamy 22 minuty nagrania, więc sporo. No i tyle, także 318 level dobity, fajnie. Jeszcze tutaj dzisiaj muszę zrobić dziawkę i te wszystkie czynności. No ale grunt, że zrobimy to na wyższym levelu. Także to by było na tyle, ja wam dziękuję za uwagę, za oglądanie. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, to zostawcie, pamiętajcie o tym kciuku w górę, żeby go zostawić, subskrypcję z dzwoneczkiem i wbijajcie przede wszystkim na Discorda, ale na Twitcha również możecie zajrzeć, bo jak będą jakieś ciekawe eventy albo coś, to będziemy na tym Twitchu sobie jakieś live'iki tam od czasu do czasu robić. Także okej, to by było na tyle. Ja wam dziękuję za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!